Kontynuujemy serię Wszechmocna Krew. Przechodzimy do siódmej i ostatniej lekcji w tej serii. Co ta krew znaczy dla Boga? Naszym fragmentem pisma będzie 2 Mojżeszowa 12, wiersze 2 do 13. Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmiecie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości. Głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Jak również przeczytamy 3 Mojżeszową 16, 14 do 15. Potem weźmie nieco krwi z cielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem ku wschodowi oraz przed wiekiem pokropi z tej krwi 7 razy swoim palcem. Następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wzniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią podobnie, jak uczynił z krwią cielca. Pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. Odkupienie jest na tyle wielkie, by zająć bardzo dużo miejsca w naszej wizji, ale musimy wiedzieć, że człowiek nie został stworzony po to, by był odkupiony. Upadek człowieka jest tragicznym odchyleniem od Bożej linii i celu. Zadośćuczynienie jest odzyskaniem tego, przez co nasze grzechy są zmazane, a my jesteśmy przywróceni Bogu. Podczas gdy jesteśmy przywróceni, jeszcze zostało wiele do zrobienia, byśmy odzyskali to, co Adam stracił. Bożym zamiarem była prosta linia przez wszystkie wieki. On nie porzucił swojego zamiaru. Wierzący są skłonni, by pozwolić, aby Boże dzieło odnowienia zaciemniło Jego dzieło nieustannie realizowane w nas. To jest tragiczne, dlatego musimy widzieć obydwa zagadnienia na ich właściwym miejscu. Musimy zobaczyć, że samolubstwo uczyniło człowieka bardziej nastawionym na to, co Bóg czyni dla niego, niż na to, kim on ma być dla Boga. W tym przesłaniu chcę przedstawić obydwa aspekty Bożego działania. Przez krzyż zostały zniszczone dzieła diabła. Na Golgocie zostało zapewnione odkupienie oraz uwolnienie z niewoli grzechu i konsekwencji upadku. Przez krzyż człowiek może ponownie realizować Boży cel dla jego istnienia. Musimy zobaczyć, jak krew
i krzyż są tymi dwoma aspektami, które są dla nas lecznicze. Przez krew Bóg rozprawia się ze wszystkim, co uczynił Adam. Przez krzyż Bóg rozprawia się z tym, kim Adam jest w swoim upadłym stanie. W tej lekcji zwrócimy uwagę na krew. Kościół musi widzieć, co ta krew znaczy dla Boga i w jakich sferach On chce, by ta krew działała. W przeczytanych urywkach widzimy, że krew jest przede wszystkim dla Boga. Kiedy wiemy, jaką wartość ma ta krew dla Boga, wtedy możemy wierzyć Jego Słowu na temat krwi. Rozważmy Paschę, opisaną w przeczytanym urywku z 2 Mojżeszowej 12. Krwią pokropiono nadproża i odrzwia. Baranek miał być jedzony wewnątrz domu. Bóg powiedział, kiedy ja zobaczę krew, ominę was. Wyraźnie widzimy, że ta krew nie była po to, by ją widział człowiek. Nie była po to, by człowiek ją odczuwał. Krew nie była po to, by człowiek ją rozumiał. W akcie wiary oni mieli pokropić nadproża. I wtedy wszyscy, którzy byli wewnątrz, mogli spokojnie i bezpiecznie odpoczywać. Krew znaczyła dla Boga dokładnie to, co On powiedział. A człowiek nie musiał tego rozumieć. Znak krwi był dla Boga, a oni przez wiarę odpoczywali zadowoleni. Dzień zadośćuczynienia uczy nas czegoś więcej. W tym dniu ofiary za grzech Izraela były składane publicznie na dziedzińcu przybytku. Ofiara była na publicznym widoku ludzi. Krew miała być wzięta do miejsca świętego i nią trzeba było pokropić 7 razy. To była transakcja między Bogiem i kapłanem, z dala od ludzi, którzy mieli z tego skorzystać. Najwyższy kapłan, na wzór Jezusa Chrystusa, posłuszny Bogu, dokonywał przebłagania. Ludzie wierzyli, że ten akt oznacza dla Boga dokładnie to, co Bóg powiedział, że będzie oznaczać. Z tych miejsc rozumiemy również, że krew była ofiarowana w odpowiedzi na Boże polecenie. Ludzki umysł nie musiał tego rozumieć, ani ludzkie serce nie musiało tego odczuwać, co to oznaczało. Człowiek miał po prostu wierzyć i być posłusznym obietnicom Bożym odnośnie krwi. Ludzie często doprowadzani do poczucia winy za jakiś grzech, który wydaje im się większy niż krew Jezusa. Widziałem to często podczas mojej 52-letniej posługi jako kaznodzieja. Problem tych biednych dusz polega na tym, że sami próbują ocenić jego wartość. Oni próbują subiektywnie ocenić to, co uczyniła dla nas krew. Tego nie możemy robić. Krew jest dla Boga, by On ją zobaczył. My zatem musimy zaakceptować Bożą ocenę wartości krwi. Widziałem ludzi, których Bóg wyraźnie przekonywał o grzechu. Po czym On chciał ich zbawić, ale oni nie wierzyli, że Bóg może ich zbawić, gdyż byli tak bardzo źli. Jeżeli Bóg przychodzi do ciebie i przekonuje cię o grzechu, to nieważne jakiego rodzaju jesteś grzesznikiem.
Jeśli Bóg przychodzi do ciebie z przekonaniem, to jedyną rzeczą, jakiej potrzebujesz, to uwierzyć, że ta krew tego dokona. Kiedy ja zobaczę krew, ominę was. Tu widzimy Bożą suwerenność. Dopóki nie zaakceptujemy bezwarunkowo Jego słowa i celu, będziemy cierpieć z powodu zamętu i wątpliwości. Bóg musi mieć prawo rządzić życiem wierzącego według Jego zasad. Bóg nigdy nie da wyraźnego objawienia dotąd, póki będzie jakiś punkt kontrowersyjny jako warunek do dalszych działań. Znałem ludzi, którzy żądali od Boga jakiejś wizji jako dowodu zbawienia. Bóg nie może zrobić dla was nic tak długo, póki żądacie jakiegoś dowodu. Bezwarunkowa wiara w Jego obietnice odnośnie zadośćuczynienia i posłuszeństwo znanej prawdzie poprzedza jasne zrozumienie następnych kroków. Człowiek jest skłonny do próbowania drogi na skróty, a wtedy osiada na mieliźnie i zaczyna zadawać pytania. Bóg wyprowadził syna marnotrawnego z powrotem do boskiego porządku dopiero wtedy, kiedy powrócił i zawołał: zgrzeszyłem przeciw Tobie. Stojąc w poczuciu winy i potępienia we własnym sumieniu, syn marnotrawny potrzebuje czegoś więcej niż gorzkich uczuć z powodu tego, co zrobił. On potrzebuje przebaczenia. Krew jest dla pokutującej duszy prawną podstawą przebaczenia. Ona nie musi wiedzieć dlaczego. Ona przyjmuje to, co mówi Biblia. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów. Krew jest zarówno przełomem, jak i ustawicznym oczyszczeniem. Ponieważ krew spełnia Boże oczekiwania, wierzący mówi amen. Przełom w usprawiedliwieniu przez krew to jak wejście do bramy. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, przybliżmy się. Nie jesteśmy zbawieni na jednej podstawie, a zachowani na innej. Kiedy przychodzimy do Chrystusa, krew nas zbawia. Jesteśmy wtedy takimi, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. To jest podstawa i fundament, na którym jesteśmy zbawieni i zachowani na tej samej podstawie, czyli przez krew. Krew przeprowadza nieustanne oczyszczenie. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, wtedy krew nieustannie oczyszcza nas. Może to wyglądać na niezrozumienie w sferze działania krwi, kiedy modlimy się: Panie, oczyść krwią moje serce z grzechu. Słowo Boże mówi w Jeremiasza 17:9, że serce jest podstępne i zepsute. Bóg musi uczynić coś ważniejszego niż oczyszczenie. On musi dać ci nowe serce. Ciało nigdy nie będzie oczyszczone. Ono musi być ukrzyżowane. Dzieło Boże w nas musi być czymś całkowicie nowym. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. Ezechiel 36:26. Jest różnica między patrzeniem na krew jako czynnik oczyszczający albo jako naprawne zaspokojenie Boga. Krew nie ma rozprawiać się z grzechem w sposób subiektywny. Jej skuteczność jest obiektywna i ma być widziana przez Boga na nadprożach serca.
Zapis w liście do Hebrajczyków o działaniu krwi odnosi się do serca, ale właściwie chodzi o sumienie. Mając oczyszczone serca od złego sumienia, oznacza coś innego niż oczyszczenie serca. Oznacza to, że coś weszło między mnie i Boga, co powoduje, że mam złe sumienie, kiedy do tego podchodzę. Ukłucie mojego sumienia przypomina mi stale o barierze grzechu. W Bożym Słowie widzę, że krew Jezusa została przelana dla mojego przebaczenia. Jeżeli zaufam i przyjmę to, co krew oznacza dla Niego, moje sumienie jest oczyszczone, poczucie winy jest usunięte i mogę śmiało przyjść przed tron łaski. Wielu próbowało oczyścić starą naturę, ciało lub nieczyste życie. Jednak jego odpowiedzią dla upadłego człowieka jest śmierć, a nie oczyszczenie. Bóg kładzie całego starego człowieka do grobu. Błogosławieństwem jest oglądać wierzących, którzy kiedyś składali świadectwo, że krew ich oczyściła. Kiedy wreszcie są uwolnieni przez prawdę o śmierci na krzyżu. Inni nigdy nie znaleźli drogi śmierci na krzyżu i popadli w rozczarowanie i zamęt, gdyż stara natura nie poddaje się oczyszczeniu. Jedynym Bożym ratunkiem dla ciała człowieka jest śmierć. Bóg nie każe nam wierzyć w coś, co nie działa. Nie możemy się przekonywać, że krew nas oczyściła, jeżeli stara natura stale domaga się nieczystych namiętności. Jednak nasza wiara może oprzeć się pewnie na fakcie, że Bóg zaakceptował moc krwi. Oczyścił nasze sumienie, zostaliśmy obmyci czystą wodą, słowa i chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości. Mamy społeczność, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nasze sumienie od grzechu i poczucia winy.